jedziemy. Tak, opowiadaj. Co? Opowiadaj. No więc mam opowiedzieć o latach 90. Tak, nie jest to proste, ponieważ ja starałam się wyprzeć lata 90. Ja to chyba odbierałam trochę inaczej od moich kolegów, bo przede wszystkim też z punktu widzenia kobiety, tak? Z punktu widzenia osoby, która się wychowała właściwie w komunizmie, nie, w kapitalizmie, no i nie było to podobne w ogóle do tego, co znałam. Znaczy wchodził kapitalizm. Wchodził kapitalizm, tak, wchodził kapitalizm i to tak po prostu po azjatycku jakby, nie? Że jakoś nie było żadnych reguł gry, nie było żadnych reguł wizualnych, nie było żadnych reguł właściwie takiego obycia. Ludzie na początku lat 90. musieli szukać własnego języka, tak? Własnych tematów, tak? Nie było się do czego jak gdyby odnieść, nie było w zasadzie do czego nawiązać, że po prostu jakiś taki dziki zachwyt, kompletny chaos, prawdopodobnie nikt nie wiedział dokładnie co się dzieje, tak? To było takie implantowanie jakiegoś systemu u nas w sposób kompletnie sztuczny, tak? I zapożyczanie bez zrozumienia chyba co się tak naprawdę dzieje, to znaczy Szarutki wcale tego nie widział. No i ja, nie? Kompletnie jakby, nie wiem, zdezorientowana, tak, absolwentka, kurczę, akademii, tak, wychuchana w pracowni, nie wiem, Grzegorza Kowalskiego, po piramidzie zwierząt, nie, atakowana przez prasę. Problem kozyry. Dlaczego problem kozyry? Dlaczego kozyra była problemem? Dlaczego ja byłam problemem? Nie wiem, dlaczego byłam problemem. W antenie, antena to było takie... pismo z programem telewizyjnym, nie? Pojawił taki krótki, taka krótka zapowiedź Ewy Banasiak, tak? Ewy Banasiak pod tytułem Kasia i zwierzęta. No i od tego zaczęła się... A, i tam chyba coś powiedziała, porównała mnie do doktora Mengele. Tak, do doktora Mengele i że do czego to doszło, że w Akademii Sztuk Pięknych niedługo dopuszczą do tego, że studenci będą robili abażury z ludzkiej skóry. Chyba coś takiego było, nie? Pierwsza notka taka publiczna na mój temat, nie? Czytałaś to? No i oczywiście taka zajawka miała pewnie, wiesz, wielką oglądalność, nie? No i potem... po tym programie Animalsów, który został zmontowany na zasadzie, że tu koń biegnący przez trawy i pastwiska, tak, z rozwianą grzywą, nie? A potem chyba pokazali mnie, która kroi mięso i odpowiednio właśnie skomentowali tym doktorem Mengele, nie? I tym abażurem. Chyba coś takiego było. No i się jakaś potworna burza prasowa wtedy rozpałętała, nie? I po wielu artykułach ja i nie wiem, i jeszcze nie wiem, jacyś znajomi chcieli w ogóle jak gdyby sprostować i naprowadzić całą tą dyskusję i nagonkę, tak, na inne tory, tak? Znaczy nie na wyrwać to jakby z tej aury tego skandalu, tak? I jak gdyby uświadomić, że to nie chodziło o to, że ja po prostu lubię mordować, tak? Bo to wynikało z tych wszystkich tekstów. I że wolno mi mordować, wolno mi to robić, tylko że ja chciałam przez to coś powiedzieć. Tak? Żadne tłumaczenia właściwie nie były dopuszczane w prasie. Okazało się w ogóle, że człowiek, ja, nie? Właściwie jestem kompletnie bezbronna, tak? Nie dopuszcza się mnie w ogóle do, jak gdyby do głosu, tak? I właściwie to można zrobić ze mną wszystko. Duży artykuł Ireny Morawskiej z tytułem Piramida, tak, w której oczywiście, no nie mam jej już tego za złe, tak, w której oczywiście wyciągnęła wszystkie moje prywatne sprawy, to, że byłam chora, tak, i że wolno mi było, że ja miałam prawo do tego, żeby myśleć o śmierci, tak, o destrukcji, o ciele, że taka młoda osoba jak ja, jak ona może myśleć o śmierci? A może, ponieważ jest chora, tak, ciężko chora. Nie? No i to mi się oczywiście to jak gdyby przymknęło mordy tym całym, nie wiem, krzykaczom, nie? Ale mi to nie zrobiło dobrze, ponieważ widziałam, że jedynym powodem, dla którego może nie wszyscy już chcą mnie zatłuc, to jest po prostu to, że ja jestem biedna, chora, tak? I że ponieważ jestem biedna, chora,
to ja po prostu w ten sposób, zresztą chyba Grzegorz Kowalski też w ten sposób myśli, że to było z mojej strony oswajanie śmierci. Być może takie było, być może takie nie było, ale to jest też sprowadzanie wszystkiego jakby w jeden taki kanał interpretacyjny, tak? Bo mi się wydaje, że ta piramida jednak była wielopoziomowa, tak? Do odczytywania na wielu poziomach, a nie tylko właśnie w kategorii, że oswajam śmierć i że wolno mi to robić, ponieważ jestem chora i dlatego dla mnie istnieje jakaś taryfa ulgowa, ponieważ ja jestem chora. No i oczywiście to jest naprawdę niesamowite, bo ja miałam naprawdę wrażenie, że to jest jakiś, nie wiem, nieustający festiwal Kozyry, tak to Kwiek nazwał, nie? Że czkało się to, nie wiem, aż po rok 99 tą piramidą i tym skandalem. Właściwie, nie wiem, do dzisiaj jestem tą skandalistką Katarzyną K., po której można się spodziewać tylko skandalu i żadnej innej wypowiedzi, którą można by brać pod uwagę. Ja po prostu czułam się tak, jak gdyby osaczana i atakowana przez tą obrzydliwą rzeczywistość lat 90., tak? Że po prostu siłą rzeczy jakby, nie wiem, w ten sposób odpowiadałam. W sposób, w który ludzie uważali, że jest prowokujący specjalnie, że ja to zakładam, tak? A były to po prostu rzeczy, które szły pod prąd. Tak jak na przykład, nie wiem, no negowana, no właśnie ten taki zażarty kapitalizm, tak? Że liczyli się tylko młodzi ludzie, tak? Że młode ciała, ładnie wyglądające, zdrowe, tak? Młody potrafi konsumować, stary nie, tak? Więc jak na przykład pokazałam, nie wiem, stare ciała, nie wiem, w łaźni damskiej, to ja to odczuwałam nie w ten sposób, że ja zrobiłam jakieś przekroczenie, że sfilmowałam ludzi, czy tam kobiety, nie wiem, ukrytą kamerą. Ja to widziałam po prostu w ten sposób, znaczy mnie uderzyły zdania sformułowane mniej więcej w ten sposób, jakieś, nie wiem, brzydkie korpusy bez głów, czy jakoś tak było, nie wiem, koszmarna łaźnia, koszmarna, co to znaczy koszmarna, nie? Znaczy tak były komentowane po prostu te niepolityczne, tak, niepolityczne ciała normalnych kobiet. Tak samo to Święto Wiosny, no nie, reanimowanie właśnie starych ciał, tak? Czyli tych, które, nie wiem, system, który po prostu implantowano, cholera, na siłę, nie? Po prostu w ogóle nie biorąc pod uwagę w ogóle, no nie wiem, no ludzi. Czy Kozyra była problemem dlatego, że była artystką i kobietą, dziewczyną? Czy byłam problemem dlatego, że byłam dziewczyną, tak? Myślę, że artystką. Tak. Co? Artystką. Artystką, oni nie wiedzieli, co to jest artystka. Ludzie po prostu nie wiedzieli, co to jest, kto to jest artysta. Według nich prawdopodobnie to był ktoś, kto właśnie te ładne obrazki malował, jakieś pejzaże i tak dalej, jakieś rzeźby, nie? Figuralne, malutkie, prawdopodobnie, nie? Ale na pewno nie była to osoba, która mogłaby, nie wiem, wnieść, nie wiem, jakiś głos, nie wiem, zamieszać jak gdyby w rzeczywistości, w odbiorze rzeczywistości. Na pewno nie była według powszechnego jak gdyby uznania osobą, która też jakby, nie wiem, ma, no to nie jest odpowiednie słowo, ma coś do powiedzenia. Nie miałam właściwie skrupułów i też i nie myślałam o tym, że robię coś niewłaściwego. Nie? Mi się wydawało, że ja robię dokładnie to, co wszyscy robią, nie? No każdy jest podglądaczem, nie? Każdy sobie chętnie popatrzy, nie myśląc o tym, nie myśląc w ogóle nawet o konsekwencjach, nie? Nie myślałam kompletnie o tym, że wkrótce jakby siłą rzeczy to, co robię, to i to, co w ogóle inni artyści robią, będzie postrzegane już tylko prawie i wyłącznie w kontekście, nie wiem, towaru, tak, że to są towary na sprzedaż. I cieszę się właśnie, że mi się udało, nie wiem, w tej błogiej nieświadomości, nie wiem, naprawdę, że tak będę ja traktowana, tak, dostarczyciel towarów tylko i wyłącznie, nie? No, że mi się udało, nie wiem, przez 10 lat w ten sposób robić, nie mając tej świadomości, że w zasadzie to nie wiem, wszystkie te emocje, tak, te, nie
wiem, wkładane w takie prace robione naprawdę po prostu no bezkompromisowo, tak? Że tak naprawdę są, kurczę, tylko towarami, no.